Piotr Tolko, rozpoczynamy wtorkowy RS News. Zapraszam na najważniejsze informacje. Dwóch chłopców, 10- i 12-latek, nie żyje po tym, jak załamał się pod nimi lód na zamarzniętym stawie. Do tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór we wsi Dobrowo koło Białogardu. Służby najpierw dostały informację o zaginięciu chłopców, a w nocy strażacy wyłowili ze stawu dwa ciała. Unijni eksperci pozytywnie oceniają pomysł budowy. Teraz rozstrzygnie się sprawa dofinansowania inwestycji. To najnowsze informacje w sprawie tunelu w Świnoujściu. Komisja Europejska ma 3 miesiące na decyzję, czy przyznać fundusze na inwestycję łączącą wyspy Uznam i Wolin. Według zapewnień rządu tunel ma być gotowy w 2021 roku. Koszt jego budowy to 900 milionów złotych. Alkohol na szczecińskich bulwarach nie będzie legalny, przynajmniej na razie. Urząd Miasta odrzucił petycję w tej sprawie, którą w lutym złożyli członkowie ugrupowania Wolność. Urzędnicy decyzję tłumaczą błędami formalnymi, na przykład brakiem wskazania adresu w dokumencie. Jeśli jednak do urzędu wpłynie kolejna petycja, już poprawiona, na pewno zostanie rozpatrzona. Pomysłodawcy chcą, by na bulwarze Piastowskim, Gdyńskim i na brzeżu Starówka można było pić alkohol, nie narażając się na mandat. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dla studentów to budynek kultowy. Teraz idzie pod młotek. Uniwersytet Szczeciński chce sprzedać domy marynarza, czyli dawny akademik przy ulicy Malczewskiego. Cena wywoławcza to 16 milionów złotych. Poprzedni plan zakładał wyburzenie domu marynarza. Teraz władze uczelni zmieniły zdanie. Futsaliści Pogoni 04 Szczecin mają nowego trenera. Został nim Ukrainiec Roman Smirnow. Wcześniej prowadził m.in. reprezentację Mołdawii, Hurta Płęczyca i Marwit Toruń. Na stanowisku szkoleniowca Pogoni Smirnow zastąpił Oktawiana Soleckiego. We wtorkowym RS News to wszystko. Zapraszam na jutrzejsze wydanie. Najświeższe informacje jak zawsze na antenie Radia Szczecin i na radioszczecin.pl. Zaglądajcie i komentujcie. Do zobaczenia.